Joan Robinson, jedna z najwybitniejszych ekonomistek w historii, jeśli nie po prostu najwybitniejsza ekonomistka, która nie doczekała się Nagrody Nobla. Dlaczego? To o tym na koniec filmu. Jak ją sklasyfikować? Jest to dosyć ciekawy przypadek, ponieważ jest to ekonomistka, która była bardzo mocno zainspirowana Keynesem i Marksem jednocześnie, a oprócz tego Ricardo i Marszalem. Yy, czy można ją sklasyfikować do głównego nurtu? Zdecydowanie nie. Natomiast z drugiej strony, jak na heterodoksyjną ekonomistkę, taką, która była w opozycji do głównego nurtu, odegrała ogromny wpływ na to, jak ten nurt się kształtował. Zwróćmy uwagę na najważniejsze jej publikacje, te, przez które jest szanowane przez grono ekonomistów. Po pierwsze, model konkurencji monopolistycznej, model konkurencji niedoskonałej. Opracowany przez nią w podobnym czasie, co przez Chamberlina. Ich dwu, tą dwójkę zresztą, Chamberlina i Robinson, wymienia się jako dwóch głównych twórców, którzy odegrali y, bardzo ważną rolę w formułowaniu głównego nurtu, tak naprawdę, ponieważ wcześniej posługiwano się najtowską konkurencją doskonałą, jeszcze wcześniej w pracach funkcjonowało coś na kształt konkurencji doskonałej. Ale mniej sformalizowanej, aczkolwiek można użyć argumentów, że to wcale nie była konkurencja doskonała. Tak czy inaczej, Robinson w latach 30. przysiadła i napisała książkę o właśnie konkurencji monopolistycznej, zwracając uwagę na to, że stosowanie tej e, funkcji popytu, która jest doskonale elastyczna, nie do końca dobrze opisuje przebieg procesu rynkowego. Jednocześnie w tym opracowaniu pojawiają się formalizacje, wykresy, ale również tezy daleko idące, ponieważ Robinson, posługując się w gruncie rzeczy standardem konkurencji doskonałej, mówi o tym, że mamy nieoptymalną wielkość firm na rynku, że mamy pewne renty monopolizacyjne, pewne niekorzyści konsumenta, również perme w pewne formy wyzysku, włącznie z jakąś dyskryminacją, która się u niej pojawia w opisie. Wszystko to w oparciu o budowanie tego modelu konkurencji monopolistycznej. Nie do końca jednak zdaję sobie sprawę przy tym, że y, nieodpowiednie jest stosowanie standardu porównawczego wobec konkurencji doskonałej. I zwrócił uwagę na to jakiś czas później Baumol, mówiąc, że y, teza, że konkurencja monopolistyczna jest nieoptymalna, tak jak jest opisywana przez Chamberlain i Robinson, jest nie, nie, nieoptymalna, opiera się tylko na założeniu, że Konkurencja doskonała jest wyznacznikiem standardu, i że wszędzie indziej jest konkurencja doskonała, a konkurencja monopolistyczna się pojawia w jakiejś branży jako przykład właśnie czegoś nieefektywne, nieefektywnego. Tymczasem, jeżeli porzucimy ten schemat i stwierdzimy, że w ogóle konkurencja doskonała jest nie do zastosowania, idąc tropem Robinson, to okaże się, że konkurencja monopolistyczna wcale nie jest nieefektywnym i niekorzystnym rozwiązaniem dla konsumentów. Ale to jest taka rzecz, ten, ten krok, którego Robinson nie wykonała. Zresztą, podobnie jak w wielu innych przypadkach, o których zaraz sobie powiemy bo Robinson była świetnym krytykiem kilku ważnych elementów ortodoksji, ale jednocześnie niedostatecznie konsekwentnym i radykalnym w tej krytyce. Robinson można uznać za taki nurt Keynesowski, inspirowany jednocześnie Marksem, tak jak powiedziałem, nurt Keynesowski, który się wpisuje w coś, co jest nazywane postkeynesizmem, i jednocześnie coś, co jest krytycznie nastawione do, uwaga, keynesizmu Benkartowego, jak to powiedziała sama Robinson, czyli keynesizmu takiego hydraulicznego, który się opiera na tym że rynek w dużej mierze organizuje alokację zasobów, natomiast w jakimś stopniu jest potrzebna interwencja, która w chwilach załamania wkracza, żeby rynek wesprzeć, ale to tylko w sytuacjach kryzysowych, w chwilach załamania. Robinson się to zdecydowanie nie podobało, uważała, że Keynesistowska krytyka jest dużo bardziej radykalna, no a skoro sama była zainspirowana Marksem, to tym bardziej. Będąc zainspirowana Marksem, jednocześnie nie do końca akceptowała laborystyczną teorię wartości i w swoich modelach zwracała uwagę na to, że nie tylko praca decyduje o wartości. Jednocześnie te jej drobne poprawki Marksa są raczej symboliczne. Wydaje się, że moglibyśmy od niej oczekiwać dużo większej radykalnej krytyki, szczególnie, że na pewno była zaznajomiona z tym, co napisał w swoich ważnych dziełach Bombawerk. Druga sprawa, e, a propos Robinson, jest taka, że miała podejście e, antyrównowagowe w jakimś stopniu do rozmowania ekonomicznego. I znowu, nie radykalnie antyrównowagowe, bo sama budowała modele akumulacji nie tylko, które były równowagowe, Natomiast z drugiej strony zdawała sobie sprawę z ograniczeń, zdawała sobie sprawę z tego, że posługując się narzędziami równowagi, stosujemy pewne standardy porównawcze, które nie są adekwatne do, w pełni adekwatne do analizy rzeczywistości. Zresztą można powiedzieć, że te pierwsze prace z lat 30. Robinson, z których słynie, w, które, które zostały włączone de facto w ortodoksję, bo przecież w każdym podręczniku z mikro praktycznie jest konkurencja doskonała, czy tam konkurencja, konkurencja niedoskonała, czy konkurencja monopolistyczna. E, no, te pierwsze prace były raczej blisko głównego nurtu, tak jakby Robinson chciał go poprawiać, naprawiać. Natomiast z czasem stopniowo. Coraz bardziej jej niechęć do tradycyjnych neoklasycznych metod się wzmacniała. I w zasadzie możemy tutaj powiedzieć o jej najwybitniejszym, najważniejszym osiągnięciu tak przynajmniej mogłoby się wydawać o artykule Production Function and The Theory of Capital. To jest artykuł, który rozpoczął wielkie debaty kapitałowe w historii myśli ekonomicznej. I to jest artykuł, w którym Robinson zwraca uwagę na to, że tak zwane funkcje produkcji które są stosowane w schematach neoklasycznych, one nie tylko nie opisują rzeczywistego procesu rynkowego, który przebiega, ale nie są w stanie opisać w ogóle zasad wyceny wszystkich czynników produkcji. Dlatego, że w funkcji produkcji mamy do czynienia ze zmienną k. Która to zmienna K w zasadzie nie wiadomo, w jakich jednostkach jest wyrażona. I Robinson w pięknym swoim opisie w tym artykule zwraca uwagę na to, że jak piszemy sobie funkcję produkcji, jest kapitał K, jest L oznaczające pracę. I jest produkcja, która jest w jakichś tam jednostkach realnych, która jest rezultatem połączenia tych dwóch czynników ze sobą. No i student w zasadzie uczy się o aspektach technicznych, formalnych tych funkcji: o tym, że jest praca w jakichś tam roboczogodzinach, że jest jakaś produkcja w jednostkach realnych. I potem my nad tą funkcją sobie pracujemy i zanim student zdąży zadać pytanie, jak pisze Robinson, a w jakich jednostkach jest kapitał K, to w zasadzie już jest pełno zadań porobionych, schemat powtórzony, a student już jest profesorem i powtarza błędy wcześniejszych pokoleń, nie zastanawiając się w jakich jednostkach ma być K. Częściowo odpowiedź może brzmieć, no w jakich? No bierzemy jednostki pieniężne i patrzymy po prostu pieniężnie na pulę kapitału. Tylko, że Robinson zwraca uwagę chwileczkę, mamy tu do czynienia z błędnym kołem, bo jeżeli kapitał jest wyrażony w jednostkach pieniężnych, to w zasadzie jego pula zależy od stopy procentowej. A stopa procentowa ma być dochodem na kapitał, zarobkiem dla kapitału. Tymczasem mamy tutaj do czynienia z pewnym błędnym kołem, bo. Jeżeli ilość kapitału ma tłumaczyć zarobek na kapitał, to skąd się bierze zarobek na kapitał? A zarobek na kapitał ma tymczasem zależeć od puli kapitału, więc co jest pierwsze, jajo czy kura? Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę odwraca to zasady wyceny, bo przecież najpierw musimy określić ilość czegoś, co, coś, co posiadamy, a dopiero potem zastanawiamy się nad wyceną tego. Szczególnie, że w schemacie neoklasycznym funkcja produkcji ma charakter w pewnym sensie fizykalistyczny, bo mamy tam jak gdyby ym, pracę jako roboczo godziny, a z drugiej strony mamy kapitał jako właśnie co? Czy to mają być maszyno godziny? Częściowo solo, który odpowiadał na tą krytykę, powiedział, no tam mogą być przecież maszyno godziny tak naprawdę, a zresztą tak w ogóle to nie bądźmy hipokrytami, bo roboczo godziny to co to jest? Przecież praca też jest heterogeniczna. Całkiem zasadna odpowiedź. Robinson do końca na to nie odpowiedziała, natomiast dobrze odpowiedziała na kwestię maszyno godzin. Powiedziała, że jak jest jedna maszyna, która jest homogeniczna, no to pewnie tak. Ale są różne maszyny o różnym poziomie amortyzacji, różnym stopniu zużycia, o różnej wartości tak naprawdę. Mamy do czynienia więc z daleko posuniętą heterogenicznością. W ten oto sposób główny nurt, bijąc się wewnątrz. Odkrywał coś, co było obecne w jakimś stopniu już w osiągnięciach szkoły austriackiej, mianowicie odkrywał heterogeniczność funkcji produkcji i to, że uproszczone schematy Koba Douglasa nie do końca dobrze opisują proces przebiegu rynkowego. Dalej, Robinson też, trochę inspirowana tutaj Marszalem, zwracała uwagę na to, że wyliczanie wynagrodzeń dla poszczególnych czynników produkcji na zasadzie krańcowej wyceny. Nie jest dobrze w głównym nurcie przeprowadzane, dlatego że nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że łatwo rozbijamy produkt fizyczny na wszystkie czynniki produkcji. Więc rozbijanie fizyczne nie do końca tutaj działa. No ta bene dlatego do końca nie działa schemat socjalistycznego rachunku planowania w socjalizmie racjonalnego zużycia zasobów. Odpowiedź na to generalnie też jest obecna w szkole austriackiej, mianowicie że decydująca jest kwestia pieniężnej wyceny i nie ma imputacji niepieniężnej. No ale znowu, Robinson zauważa coś poprawnie, ale niedostatecznie radykalnie chce iść w tym kierunku, szukając alternatywnego rozwiązania. Robinson też była znana z swojego modelu akumulacji, który trochę przypominał, przypominał model kaleckiego. W największym skrócie powiem, że chodzi o to, że ogromną rolę w procesie podziału i Generalnie rozkładu y, alokacji czynników produkcji w strukturze produkcji kapitalistycznej odgrywa y, rozdzielenie konsumpcji na konsumpcję netto i konsumpcję y, pracowników. To znaczy, tam z tego modelu wychodzi, że y, konsumpcja netto kapitalistów to są zagregowane zyski tak naprawdę. I one przesądzają o tym, że mamy do, dodatnią stopę procentową. W sumie najbardziej z niepozornej strony, najbardziej rozwijającym tę koncepcję osobą współcześnie jest niejaki George Riesman, który ideologicznie pochodzi z zupełnie innej strony niż Kalecki i Robinson. Niemniej jednak podobne opracowania, które są u niego, także są do odnalezienia właśnie u Robinson i u Kaleckiego. Wreszcie mamy też pojęcie nowego merkantylizmu, które się pojawiło u Robinson, który opierał się na tym, że nowy merkantylizm to było w sumie eksportowanie inflacji swoistej, że możemy mieć jakiś wielki podmiot na rynku międzynarodowym, który emituje środki pieniężne i utrzymuje permanentny deficyt handlowy z resztą świata, przyciągając do siebie zasoby w jakimś sensie kosztem innych krajów. O ile w jakim stopniu zidentyfikowała Robinson dobrze to, co się działo na rynku międzynarodowym, jeśli chodzi o pozycję Stanów Zjednoczonych, o tyle nie do końca trafiła z tym, jakie to bodźce może wywoływać, gdyż sugerowała, że może to wywoływać spirale deflacyjne w skali świata. No. Pisała to kilkadziesiąt lat temu, więc nie mogła zobaczyć, że ten ład pieniężny w sumie będzie generować coraz wyższe poziomy inflacji i deflacja na poziomie międzynarodowym nie będzie się raczej zdarzać i raczej żaden kraj nie będzie mieć bodźca do tego, żeby bawić się w deflację. W związku z tym ta prognoza nie do końca okazała się również trafiona z jej strony. No i wreszcie też można wspomnieć o jej opracowaniu na temat fundamentalnego problemu wobec Lessefery, jak się nazywa ten artykuł. Gdzie zwraca uwagę na to, że LSFR opiera się na koncepcji marginalnej użyteczności, natomiast nas powinna interesować użyteczność całkowita? I dyktator, tak jak pisze w tym artykule, mógłby znać, załóżmy, tą użyteczność całkowitą i zmierzać do jej maksymalizacji do tego, żeby ta użyteczność całkowita była jak największa. Jednocześnie kończy ten artykuł zdaniem, że. Tak, w sumie to trzeba być otwartym na debaty na temat tego, co to w ogóle jest ta totalna, całkowita, maksymalna użyteczność. No i jak wiemy, zazwyczaj dyktator ma swoje koncepcje tego, co jest najbardziej użyteczne i kończy się to raczej kiepsko dla większości społeczeństwa, więc jak gdyby tekst, który ma się stać fundamentalną krytyką laissez-faire jest zakończony pewnym zdaniem, który sugeruje, że może jednak ten lessefer. Taką alternatywą wobec dyktatora wiedzącego najlepiej e, nie jest taką złą opcją. E, I tu dochodzimy, notabene, do pewnego przykrego aspektu życia Joan Robinson. Natomiast, natomiast e, Joan Robinson była generalnie apologetą. Mao Cetunga yy, i też w pewnym stopniu północnej Korei, chociaż północnej, w przypadku północnej Korei jakoś się bardzo nie rozpisywała. Natomiast jeśli chodzi o to, co się działo w Chinach, to dosyć nieprzyjemne komentarze z jej strony możemy przeczytać, wręcz wybielające mordy i to, co się działo w trakcie rewolucji Mao. Yy, wydaje się, że jest to jeden z głównych powodów to już jest trochę spekulacja z mojej strony ale tak bym to widział, że to jest jeden z głównych powodów, dla których w gruncie rzeczy nie otrzymała ona nagrody Nobla z Ekonomii, z tego właśnie względu, że ideologicznie stanęła po stronie niezwykle opresyjnego reżimu i do tego usprawiedliwiała jego działanie i deprecjonowała ewidentne, nieprzyjemne zbrodnie, które się z tym reżimem związały.